Halo, dzień dobry, dobry wieczór, w zależności o jakim czasie oglądasz ten wspaniały filmik, znaczy czy on będzie wspaniały, to się jeszcze okaże i to wy będziecie oceniać, czy tak jest, czy tak nie jest, poprzez dawanie łapki w górę, komentarze i innych takich pierdół, ale do rzeczy. Witam ja was po dobrodziejsku w kolejnym odcinku serii The Long Dark. Dawno nie było. Dlaczego nie było? Zapraszam na Facebooka, tam wszystko jest opisane, a ogólnie wszystko już jest dobrze. Wróciłem po bardzo długiej przerwie, laptop działa, jestem zadowolony, uśmiechnięty, może lekko, tak, że tak powiem, podekscytowany. A my zaczynamy wraz po długiej przerwie, zaczynamy nową przygodę w grze The Long Dark, bo jeśli pamiętacie, a co ja będę wam mówił, no... Nauczyliśmy się wielu rzeczy metodą prób i błędów, a właściwie metodą prób i śmierci w grze The Long Dark, która nas bardzo pokarała za nasze, no że tak powiem, no karygodne zachowania. My tu mamy być takim prawdziwym survivorem, takim tym gościem, co tam w telewizji tutaj brytyjskiej, on jest chyba Australijczykiem, ma taki program i on kurde idzie przez te krainy i pije swój własny mocz i tam potrafi przeżyć nawet w najgorszych warunkach. Nieważne. Zaczynamy przygodę, pisaliście w komentarzach, że nie mam zaczynać na starej mapie jeszcze raz, tylko mam spróbować na innej mapie od nowa i tak też uczynię. Coastal Highway dla umiarkowanie dobrych graczy, więc nie wiem, czy sobie dam radę. No tam pogoda jakaś taka może być różna, ale są tam różne schronienia, jakieś tam zasoby. Trzeba uważać na wilki i inne takie pierdoły i to się wiąże z Mystery Lake, na którym graliśmy już. Pleasant Valley, która jest tutaj. I Desolation Point, którą jest chyba najtrudniejszą mapą. A nie, tu jest jakaś Timberwolf, mają... To jest nowa? Nie wiem. A, i tu będzie Ustawien Ron Ranger. No, dobra. Czyli no dużo mamy mapek. Dobrze, Coastal Highway, jedziemy. Tym razem zagramy sobie babeczką, czy by nie wiem, jakby ją tu nazwać. Jakby to ją nazwiemy ją... Mariola Oci Piajajec. Jajec. O. Mariola ocipiajec, o, właśnie, tak zrobimy, zaczynamy, wczytuje się. Mr. Geometric Storms have brought your plane crashing down into the northern Canadian wilderness. How long can you survive? Press any key to continue. Tak, czemu po angielsku? Bo lubię po angielsku się wtedy czuję jak w jakimś Carl Sagan. Extinction is the rule, survival is the exception. Dobrze powiedział, kurde, mądry taki Carl Sagan. To nie jest aktor czasem, tak mi się coś wydaje. Sorry, musiałem się po tyłku podrapiać, bo coś mnie swędziało. Wow! Ty! To ja zaczynam... w środku czegoś? No dobra, breakdown. Ej, no zajebiście! Napiszcie, czy to tak można, że w środku czegoś, czy to po prostu ogromne mam szczęście, że takie coś mi się udało. Dobra, breakdown, to wszystko... To się przyda. Mamy jakieś zapałeczki, coś? O! Mamy ile? 12 zapałek, no... No bo tak naprawdę... Bardzo kiepsko widzę. O! Halo, halo. Proszę. Ktoś wszedł? A nie. Jakie dźwięki kozackie! Już mi się to podoba. Czemu nie mogę tego wziąć? Halo. O. Dobra. O, dzięki bardzo. Dzięki bardzo, naprawdę to mi się strasznie przydało. Czemu ja nie widzę? Halo, tutaj no widzę, że tutaj pucha leży. Czy ona jest pusta i nie mogę jej podnieść? A? Czy jak jest ciemno, to ja nie mogę właśnie podnosić różnych takich... A nie, mogę. Tin of sardines. No jest... Wow! Jaki garaż! Gdzie ja w ogóle jestem? Kto tu mieszka? No, tutaj widzę jakieś puszeczki. Soda. To bardzo dobrze, że ten, że nam się, że tak powiem... Bo zawsze najtrudniejsze wydaje mi się, że nie masz nic. Jak to wszystko skrzypi, jaki sracz piękny. Nie masz nic i do tego od razu marzniesz i tak to wygląda, że nie jest łatwo przeżyć. Jak tam tęskniecie za Long Darkiem? Taką właśnie hollywoodzką produkcją. Dobrodziej próbuje przeżyć pośród... Aż mi się odbiło dziczy i innych takich. Przeszukujemy apteczkę, czy coś tam będzie? Nie ma nic. O. Do szycia. O, jakie ładne, co to jest? Nie mogę tego chwycić. Tutaj też kurz chyba się unosi, nie wiem. Czemu on nie widzi tego? Zapal jeszcze jedną zapałkę, zaryzykuję. Tak, wiem, Mariusz, że zapałki, cicho. Ach, bo to puste jest. Och ty. Leave gas station, czy na jakiejś stacji benzynowej jestem? Mogę to przeszukać?
Co tam znajdziemy? Nice! O, jaki fajny głos ma. Jak taka ta na sekslinii pracująca. Nobody needs this anymore. Dobrze. O! Pozdrawiamy Olę, wszyscy, słuchajcie, Ola wysłała mi SMS-a, bo Ola jest w drodze do Polski, słuchajcie. Czekałem, aż mi wyśle SMS-a, że dotarła, że samolot Ryanaira Boeing 737 wyląduje, bo Ola na kilka dni pojechała do Polski, tam z rodziną się zobaczyć, jestem sam w domu, więc mogę nagrywać, drzeć japę i pić whisky. No i wreszcie po dwóch tygodniach chyba zasłużyłem na to, bo ja jestem biednym człowiekiem, który niewiele ma przyjemności w życiu, a jednak jak już ma tą jedną przyjemność, to się jej trzyma jak najbardziej i dopiero docenia, jak ją straci i do niej by znowu wróci, jak bardzo mu jej brakowało, jeśli to ma w ogóle sens. Mam nadzieję przynajmniej. Dobra. Tu zamykamy. Dobrze? Tu rozpieczę. Nie wiem, po co te Tinder bad plagi tutaj kolekcjonuję. O, chyba dzień się zrobił. No i dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że dzień się zrobił, bo... tutaj widać, co tutaj jest. Jaki ona ma głos, po prostu najseksowniejszy głos w grach komputerowych. To? Puste to jest, tak? Nie mogę tego. Nie odpalaj. O, czekaj. No. O. Czy ja mogę, przepraszam, czy możesz na przykład odłożyć te zapałki? Dzięki. O, dog food. Proszę bardzo. Może jakieś bronie tu? O, beef jerky! Moje ulubione. Czy w Polsce w ogóle można dostać beef jerky? Tutaj są bardzo popularne beef jerky. To są takie słone, takie beefy. Ja bardzo lubię sobie kupić i takie obgryzać jak taki pies, bo ja mam coś w sobie z psa, trzeba przyznać. Dobra, przeszukujemy tą lokację. Trochę już czasu tutaj, nie chcę za dużo czasu spędzić, no ale jednak na początku to musimy jak najwięcej przeszukać. Jakiś garaż tutaj. Elegancki, no tu nic nie zrobię, widzę, tu nic nie zrobię. Widzę, że tutaj już trochę tak zimniej jest. Tu też nic nie ma. Tu też nic nie ma, niestety. A tu? Jakieś... kule... o, cured leather, spoko. Jakieś ubrania by się przydały przede wszystkim. Bo nic innego takiego ciekawego tutaj nie mam. Radio jest oczywiście niedziałające. Czemu by miało działać w takich warunkach pogodowych? A tutaj? O, soda wezmę. Sody mam tyle, że normalnie mógłbym jakoś, nie wiem, sklep otworzyć. A co to tu jest? Halo? O, hacksaw! Tego nie miałem ostatnio. To ja mogę chyba to pociąć, nie? Metal shelf i wtedy... A, wezmę, dziękuję. Pry bar też elegancko. No, trochę coś tam się... znalazł. Ile zajmuje? 6 scrap metalowych, ale ja tego nie potrzebuję, więc nie będę tego haksała używać. Przeszukajmy jeszcze tutaj szuflady. Dupa. O, hook, dobra. Może sobie ryby po ten... O, arrow shaft. I tutaj w dłużej musi... O, zobacz. A hammer sobie for metalworking, a? Czyli coś będziemy mogli sobie tutaj naprawiać. O, drugi pry bar. Nie wiem, po co mi drugi pry bar. No ale jest. Dobra, wchodzimy teraz do jakiegoś biura, zakładam. O, kawa. Ty, no, tu jest ostre bogactwo w tym. Fire, ten tam kicker starter. Chyba mieliśmy więcej szczęścia niż rozumu, żeby zacząć tą przygodę w takim miejscu, bo... biorąc pod uwagę, że w ogóle nie znam tej mapy, nie mam pojęcia, co jest na tej mapie. Świętej pamięci dobrodziej. Czy Janusz to był, przepraszam, pan Janusz. Tutaj na pewno by mu się to podobało, ale myślę, że Mariola, ociepiajec. Nice. Very nice. Dobra. Przeszukujemy. Może napiszcie w komentarzu, co wy byście zrobili w takich warunkach, no, w pierwszej kolejności. Już pomijam to, żeby się większość by srała w gacie. Nie oszukujmy się, ale większość by srała w gacie. Ja też bym srał w gacie, gdybym był w sytuacji, gdzie jestem sam przeciwko naturze, zimno. O, woda. Butelka, tą butelkę chyba mogę nawet użyć, ją napełniać wodą, co by było bardzo ciekawe. Ale te sody naprawdę już na kilogramy zbieram. O. O, bedroll. Czy ja mam bedroll ze sobą?
Ile mam? Mam dwa bedrole ze sobą. Już trochę kurczę, 21 kilo ze sobą tacham. No, ale załóż, proszę cię. Jak, co z ubrań mam? Co z ubrań mam? Ale mam sneakersy, laczki i po prostu widzę, że z Primarka brane. Czy jestem głodny? Trochę. Może wypiję sobie sody na zdrowie, co mi tam, nie? Zobacz, ile tego mam. O, orange soda. 250 kalorii, trochę tam dowodnimy się. Trzeba uważać na takie rzeczy. Jakby nie patrzeć. O, mogę ognisko nawet sobie rozpalić. Cardboard box, srutu tutu. Szukamy jeszcze to i chyba już więcej nie mamy w tej miejscówce. Nie wiem, czy tutaj ogólnie sobie bazę nie zrobię, bo wygląda... Ta stacja benzynowa wygląda naprawdę zacnie. Kolejne te rękawiczki. Jakaś czapera, coś, jakaś uszatka taka, uszanka by się przydała. O, tu jest chyba Leave Gas Station, no dobra. A to? Nice, nie mamy jeszcze broni, ale to nie szkodzi. O, i mamy też... Ty, jaka grafika, widziałeś jak on wziął tutaj? I łóżko też jest. Ej, nie, no tu my możemy chyba... Według mnie, jak najbardziej możemy tu się zadomowić. Co myślicie? Ja myślę, że jak najbardziej. Można ognisko rozpalić. Jest dużo miejsca. Ale deszcz pada. I to tutaj, u mnie, a nie w tym. Nie w grze. Dobra, odłóżmy na razie te takie cięższe rzeczy. Według ciężaru, tak. Benzynę, no raczej nie potrzebuję ze sobą, ale odłożę. Młotek, no nie wiem, czy powinienem ze sobą ten jeden pry bar, to może tak, ten mocniejszy pry bar odłożę. Tą skrzyneczkę nie wiem po cholerę mi. Tinder plugi, no to Z4 może odłożę. Transfer. Rękawiczki też mi niepotrzebne. Chociaż te rękawiczki, wiesz co? Mógłbym zamienić, bo te trochę w lepszej tej. O, nie. Coś zrobił. O. Czekaj, bo tutaj confused jestem bardzo. Załóż te. A, odłóż te. Proszę bardzo. O, flary mamy, no już jakoś to wygląda, no ogólnie to muszę przede wszystkim to jakieś ubrania se skołować. Skórę też odłożę, bo po co mi. Sweterek piękny, mam skarpetki takie świąteczne, święta niedługo indą. Dobra, hook. Amunicję też, bo po cholerę mi. Póki co, shaft też. Dobra, niech tak będzie. No dobra. Zobaczmy, co tam na zewnątrz, jak w ogóle ta kraina, w której przepraszam, w której się znajdujemy, ona wygląda. Pozwiedzamy trochę i mam nadzieję, że uda nam się wrócić tutaj. Gra się sejwuje. Bo jak na pierwszą chyba miejscówkę, to halinka. O! Ile domków! Gdzie my jesteśmy? Wiecie, to naprawdę ten klimat, ja się wczuwam. Wczuwam nim. O, samochód! Możemy to odpalić? Czuwam się niemiłosiernie w ten klimat survivalu i tak dalej. O, i prybarę może to otworzyć. Nice. A to ogólnie pozdrawiam jednego z moich widzów, który mi przesłał radę, że najlepiej na Facebooku mi ktoś napisał. Zapraszam wszystkich na Facebooka, link macie w opisie. O, zajebiście. Bo napisał mi serdeczny kolega na Facebooku, że najlepiej właśnie w tych bagażnikach trzymać mięso, że wtedy podobno najwolniej mięso się psuje, jak jest wsadzone w bagażnik. Kto by pomyślał? O. Ty, do auta! Ty, mogę to odpalić? Nie. Krakersy. A tam? Z tyłu coś jest? O! Zapałki. Glovebox. Jakie to jest zajebiste, że można to przeszukiwać. A ciekawe, czy mógłbym spać na przykład w tym samochodzie. Radio nie działa, skrzynia biegów. Czekaj, do tyłu mogę wsiąść? Ty, mogę! Nice! No nie, no po prostu cud miód malina. Uwielbiam tą grę. Naprawdę, to jest najlepszy early access, który w tej chwili jest. I to mówię z pełną świadomością, grając w The Forest, grając tam w Hard World, Destroy i inne jakieś takie pierdoły. Ta gra jest zajebista, to jak ją rozwijają. Niestety, przez... Ale skarb... Nie odpalaj, co jest? No Boże, będę troszeczkę, a ta już zębami szczęka. Tak to jest, no chciałem babą grać i mąż. A, tu nie wejdę nigdy. Czy wejdę? Nie wejdę.
Dobra, tutaj jakaś huźdawka. Po prostu przeniknąłem przez nią. Ty, jakieś paliwo tu. O, kolejny samochód i skrzynka na listy. Otwieraj. I co? Aha. Wchodzimy do samochodu. O, nie mogę. Dobra. Flara. No, this stuff will come in handy. Nie wiem, czemu mam taką bekę z tego, jaki ona ma głos, ale nie, ładny ma głos, bardzo taki, wie, kobiecy głos, podoba mi się. Fajny akcent, taki nie za ostry, nie za lekki. O, nice. Dobrze, Mariola, dobrze się spisujesz. Na razie, cud, miód, malina, wszystko idzie dobrze. Ale już nie szczękaj zębami, bo to nieładnie tak. Tam widzę, jest jakaś ścieżka w górę. Się przypatruję. Jest. Na sucho. Nie, dobra, wchodzimy tutaj. Zobaczymy, kurde, mam mało FPS-ów. Trochę chyba przegiąłem, bo jak wiecie, mam nowy dysk twardy. I no, display zdecydowanie, no, na ultra jednak to nie śmiga, więc zróbmy sobie po prostu na medium. I zróbmy może field of view na 85. O. Teraz, o, trochę powinny FPS-y nam podskoczyć. Pileł. A, nożyk potrzebny. Dupa. Pod stołem coś jest? Nie ma. Dobra. Kuchnie i gary niepomyte. Toster można by zniszczyć, ale nie chcę. Lodóweczka. Okej. Taka sama reakcja kobiety jak moja. Zaczynam lubić Mariolę. Kurde, Mariola, tutaj widzę, że odnajdziemy. Będziemy po prostu w miłości przemierzać ten świat. A, coś kapia, tak co to za dźwięk, jakieś takie pomlaskiwanie. No ale bierzemy rybkę. Zjemy sobie później. W zamrażarce, może jakieś tam, nie wiem, lody czy coś? Nie, nic nie było, bieda. To bieda, 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 bieda. O, kabinety, można przeszukać. No powiem, że ta mapa to tak lepsza jest, bo takie no ciekawsze rzeczy to są. No bo na starej mapie, tak naprawdę to nas zgubiło, że odkryliśmy trzy takie fajne lokacje i się skończyło. Ło, jak żem otworzył tą mikrofalówkę. To chyba drugi raz, jak się tak notabene przestraszyłem mikrofalówki. Dobra. Empty. Tam coś jest? Nie ma. No, napiszcie w komentarzu, co wy byście zrobili w sytuacji, gdzie następuje apokalipsa. Ale taka apokalipsa jak w The Long Dark, powiedzmy, nie? Że po prostu, no, to jest takie realistyczne, to jest realistyczne. No nie wiem, no, kurczę, jakaś broń biologiczna, taka masowa. Na pewno już tam mają jakieś takie technologie Chińczycy, czy inni Amerykanie, czy Ruscy, że mogliby po prostu wymieść, stworzyć jakąś apokalipsę taką meteorologiczną, tak? Która po prostu by wymiotła ludzi i tylko by została natura, no bo ludzie to tak potrzebują ubrań i, nie wiem, jakby satelita pierdalną, nie wiem, słońce, jakaś flara, no nie wiem, nie znam się na tym, nie jestem jakimś ekspertem, ale chodzi o to, że co byście zrobili w takiej sytuacji, albo możecie nawet, jak ktoś lubi pisać, a ja lubię czytać, to możecie napisać, co byście zrobili w sytuacji, bo ja ostatnio, o, czapka, zajebiście, ja bardzo się wkręcam w The Walking Dead, The Walking Dead, siódmy sezon się zaczął, lubię, bardzo lubię, nie powiem, kręcą mnie klimaty zombie, lubię walczyć z zombie i oglądać, jak ludzie próbują przeżyć. Mariner's Peacoat, dobra. Ubranka tutaj całkiem kozackie znajdujemy, tak mi się wydaje. Na dobry początek powinny być jak bum, cyk, cyk. Nice! Ty, no zajebiście. Tylko, że to jest rakt, więc pewnie ona za dużo ciepła nie będzie. Very nice. Łóżko podwójne, no będziemy tutaj żyć jak królowie. Coś pod łóżkiem? Nie, pod łóżkiem nic nie ma. Łazienka, lustro, piękne. Możemy ten się wykąpać. Kabinet. Sprawdźmy. Bo... Spoko, nie? Wodę z kibla. Fuj. Dobra, już wziąłem wodę z kibla, już więcej nie ma, dobrze? O, ręcznik. No, breakdown. Cold. Jeszcze jesteśmy... nie męczy się tak szybko jak pan Janusz. Pan Janusz to jednak był cipeczka. Coś tam jest za telewizorem? Nie, nie ma. Ale huczy! Wichura za tym...
za oknem. Wasze zdróweczko. Dobrze. Dobrze, dobrze. A w piekarniku coś jest? A, już chyba przeszukałem, nie? Tak mi się wydaje. Tak, przeszukałem. O, metal pan. A nie, metalowy pan. To tyle w tym domku? Ty ładnie tu jest, przespać by się można i w ogóle. Jak tam statystyki, skarbeczku? Dobra, to zobaczmy, bo przede wszystkim musimy cię ubrać, bo ja widzę, że ty tutaj masz duże problemy. Teraz tak, decent down vest. Okej, okej. Ja mam tak, to raczej nie, ale... No, gacie, gacie, dobra, dobra. Czyli to ogólnie możemy harvest. Bo ta kurtka marynarza, czy jak to tam się nazywa. O, w ogóle widzę, że pogoda się zepsuła, więc to jest dobra okazja, żeby tak się zastanowić nad naszym zachowaniem. Cargo pants, no są lepsze. Dobra, czyli to też harvestujemy. Spoko, dobra, spoko, spoko, spoko. Teraz tak, no... Kojcki Jack, keeps cool warm but an expense of windproofing. A z kolei to... Spico Jack, heavy wool coat worn by sailors and fishermen. No chyba to jest takie cieplejsze, tak mi się wydaje. Ta, to też harwestujemy. Dawaj. Dawaj, Mariola, i teraz będziemy szyć. Takie babskie robótki będziemy robić. Mianowicie trzeba to wszystko ponaprawiać. O, buty muszę sobie ponaprawiać. Buty mi się zaraz rozpadną. Tak, actions, repair, repair. O, repair. No, no, repair. No, zaraz mi się skończy ten cloth. No co jest? O, udało się, dobra, wreszcie. Co, zużyłem cały ten... A nie. Myślałem, że zużyłem, ale jednak nie. Dwie, dużo. Chance of 70%. No to dawaj. Uda się, uda się, uda się, uda się, uda się. Nice. A, już nie mam szmatek niestety. Na tą czapkę cholerną zmarnowałem większość, ale no 82% urosło. Czyli to mamy jakoś, jest tam ubrana nasza koleżanka. Dobra, co my tutaj mamy takiego słabego? Tak, wypij se sodę. Tam jakieś kalorie daje, więc sobie wypijemy, szczególnie, że je się pić chce i jest głodna jednocześnie. A te sody i tak niedługo szlak trafi, więc możemy tutaj jak najbardziej się naładować. Nice, 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 nice. Dobra, idziemy dalej. Idziemy szukać dalej. Jak tam? Cieplutko jest, zobacz jak jej dobrze od razu. Mariolka od razu, czyli jak ona miała? Mariola Halina? A Mariola, tak, Mariola ociepiajec. I wychodzimy. I tam, jeśli do... A to ta flaga tak czepoce. Ty, ale piździ! Panie złoty, ja tu nic nie widzę. Czekaj, tu jest jedno. Tam chyba byliśmy, nie? Czy nie? A, nie mogę skakać. O, tu jest chyba kolejny. Mogę tu wejść? Nie, nie mogę. Spalone, w pizdu. To jest kolejny samochód. Z tego co widzę. Sprawdźmy tą. O, nie mogę nawet tego otworzyć. Widzisz jak te? A. Ale nic tu nie ma. Zobaczmy co tam w samochodzie. O, tam coś widzę, że jest. To weźmy tutaj, schowajmy się. O, sewing kit. Nice. Radio oczywiście nie działa. Ale bym się zdziwił, jak tutaj RMF FM. Minęła 12. Trochę, że tak powiem, bym się roześmiał. Albo nawet przestraszył. Tam z tyłu coś jest? Sprawdźmy. Nie, nic nie ma. A w bagażniku? Otwieraj, otwieraj dalej, mocno, mocuj się z tym. Nie, dupa. No dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Czekaj, stacja benzynowa jest tutaj, tutaj byliśmy. Tutaj jest kolejny domek, tak.
To jest kolejny domek, który musimy przeszukać. Jeszcze zabierę trochę tych 38 minut. Damy radę? Chyba damy radę. Żeby trochę mieć drewna na opał, żeby zaraz jak noc opadnie, to mariolce rozpalimy. Tu jest puste. Tutaj byłem, a tu jest stacja, w której zaczęliśmy. No elegancko, dobra. Włazimy, bo mariolce jest zimno. Nice. Jaki mamy czas odcinka? Nawet nie wiem, bo telefon mi się rozładował, dobrze. A, no pisze, za 24 tutaj na zegarze. Dobra. No, dawaj, 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 dawaj. O, znowu ten Koho Salomon Cooked. Ależ na bogato tutaj. A, gadając o survivalu, nie? To myślicie, że naprawdę w momencie takiej apokalipsy, że powiedzmy 99% populacji została wymieciona, to czy największym zagrożeniem byliby inni ludzie, tak jak w przypadku The Walking Dead? No bo no nie, no wiadomo, że masz te hordy tych trupów i tak dalej, to jest niebezpieczne, ale no to tak naprawdę największym zagrożeniem dla ciebie i twoich bliskich są inni ludzie. No tak to jest, no niestety nie jesteśmy jakąś taką super inteligentną rasą, znaczy jesteśmy na tej planecie, ale jak tak patrząc na nasze osiągnięcia i na to, jak sobie skaczemy do gardeł, no to już tak nie do końca. Ale to musi być, no jednak jesteśmy zwierzętami, no to czego tu się dziwić. No psy też się gryzą pomiędzy sobą, tylko nie mają technologii, żeby siebie wysadzać i się napierdalać. I też pieniądze, to też mają duży wpływ na to, wynalezienie pieniędzy i dopuszczenie takich psychopatów, którzy w tej chwili są w posiadaniu 99% wartości wszystkich rzeczy na świecie. Tak, wiecie, to jest statystyka, ja tego nie wymyślam, że 1% ludzi na świecie jest właścicielami 99% majątku świata. To poważnie, ja wam mówię. Naprawdę, wygooglujcie sobie te rzeczy, wygooglujcie sobie takich ludzi jak właśnie George Soros, czy jakiś inny Rothschild. Zaraz mnie pewnie kanał na YouTubie zamkną, że w ogóle jak śmiem mówić o tych ludziach, o panach i władcach internetu, świata i nie tylko. O, masło orzechowe. Ale tak jest. Zaraz pewnie dostanę zjebkę od kogoś, że jestem jakimś tam teorie spiskowe rozpowszechniam, ale mówię jak jest. Dobrodziej dobrodziejski. Nie wiem po co. No wiem, wiem, skarbie, ale co tutaj leży? Nie, to tylko kurz. No przecież kamy... O, sneakersy. Nice! Bierę. Dawaj te buty. No te buty są o wiele lepsze. A te tak naprawdę możemy harwestnąć. Cia, 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 cia. Rozrywa. I te też możemy. Nie, nie chcę. Harwest. Muszę pamiętać, że tamte buty założyć, że na bosaka ona nie biegała, bo pięty jeszcze twardy zrobią i nie będzie atrakcyjna, jak znajdzie jakiegoś mężczyznę. Nie wiem, nieważne. Ach, pyszności. Ale zaraz będzie, zaraz będą hejty, ja muszę się opamiętać, bo jak będę miał już tak dużo subskrypcji i będzie, no, będzie o wiele ciężej utrzymać taki kontakt intymny z wami. Chociaż myślę, że ja sobie dam radę, bo jestem taki przebojowy chłopak. To nie boję, bo będą mnie tak jak brutalowi mówić, że o Jezus, jaki pijany. Chociaż w sumie, no nie jestem pijany, tylko popijam sobie, tak, no. Wszystko jest dla ludzi. Ja jestem wolnościowcem, ja uważam, że jak... No, nice, work boots. Ty, bierę. Ty, ale tu skarby znajdujemy na pierwszym odcinku i po prostu plecak pełen. Insulated vest. Zajebiście, po prostu zajebiście, naprawdę, naprawdę się cieszę. Nie wiem, czy na tej mapie się zawsze zaczyna w takim miejscu, miejscówce, w jakiej zaczęliśmy, ale... No naprawdę głupi ma szczęście, to trzeba powiedzieć. Zaraz się położymy Mariolka do łóżka. Nice. W prysznicu nic nie ma, mydło jakieś, coś? Nie. O, wodę z kibla, take all. Wodę z kibla bierę, no po prostu. Niesamowite rzeczy, breakdown. 2 godziny daylight nam zostały, więc proponuję. Tak. Actions Harvest 10 minut, pa, rozrywa Mariolka i zaraz będzie nici, te klimaty. To jest gorsze. Także to też możemy. Chociaż jest decent to.
A, bo ja mam Tomasa, mam sweterek na sobie i tą właśnie marynarkę marynarza. No dobra, to w takim wypadku harvestuj 20 minut, no sporo, sporo czasu to zajmuje. Dobra, no to spróbujmy coś naprawić. Co mamy tak naprawdę najsłabszego w naszym ekwipunku? O, te buty są jeszcze lepsze. New leather boots, a te to już w ogóle bajka. One mają 92%. No dobra, niech i tak będzie. Naprawmy sobie szalik, bo jak widać, szalik... Mamy dwa zestawy. Uda się, czy się nie uda? Pewnie zaraz będzie... O, jest za ciemno, spierdzielaj. O, udało się, spoko. Uda się jeszcze? Czy się nie uda? Czy już jest za ciemno? Pap, pap, pap. Caramel on the rock. Ach ty. A jakbym zapalił i tu postawił. No. Mogę? Mogę. I teraz jakbym, kurczę, sobie zaczął szyć. No proszę bardzo. Co? Kto Boga temu zabroni? Przecież mamy dwie lampy i do tego mamy jeszcze... Co? Failed. Już, skarbie, kładziemy się do spania. Naprawdę ostatnią rzeczą, którą robię w tym odcinku i z niecierpliwością wyczekuję na wasze komentarze. Będzie jest... To jest skarpeciochy też sobie naprawmy, bo o stopki trzeba dbać. No ale spoko miejscówka, naprawdę jestem ciekaw, co ta mapa nam da. Jakie trudności nam rzuci pod nogi. O, i jeszcze oczywiście... No ale czemu nie mogę? A nie, czekaj, a jak to porwę? O, to mogę porwać, actions, harvest. I to porwę, actions. Czekaj, bo ona jest już bardzo zmęczona, ja nie chcę kusić losu, że zaraz się rozchoruje. Tak, zjedz sobie tutaj fresh. Jakie to kalorie! Ale się nażarło jak małpa kit. I gdzieś miałem wodę, nie? Tak. I napij się wody, skarbie ty mój. Mariolka, nie bój się, z dobrodziejem, ty nie zginiesz. Chyba mniej piję też od Janusza, coś mi się tak wydaje. Co ja miałem tu naprawić jeszcze? Tak, to miałem porwać, actions, harvest, harvest. Tak, wiem, że jesteś zmęczona, ale nie martw się. Nie martw się, już jesteśmy bliżej niż dalej. Repair. No. Dawaj. Aj! Skończyło nam się paliwo. No dobra, trudno. To idziemy spać, prześpimy się, powiedzmy ile? 7, no to 8 godzin się kimniemy w kimono. Jak tam Mariolka, no? Ale śpi jak kamień. Zobacz, 2 godziny, 1 godzina. 0, tutaj, ale bez przerwania po prostu. Jak usnęła, to jak suseł. 1 dzień, 2 godziny, 34 minuty. I dokończmy tylko naprawianie tego wszystkiego, bo chcę mieć naprawdę wszystko, zanim zakończymy ten odcinek. Wszystko chcę mieć na 100%, żeby ona... A, no dobra, thirsty, no już dobra, nie sraj. O, udało się? Nice! No dobra, skarpeciochy mogę jeszcze porwać. Harvest. Zaraz, już dostajesz. Już dostajesz wodę. Piciu. Tutaj będzie. A w sumie sodę wypij, bo masz tego od cholery trochę, a przynajmniej trochę kalorii też wbijesz. I tu wody, proszę, napij się. Świeża, źródlana woda z kibla. Nice. Dobrze. No i elegancko, no po prostu tak jest, że przy kiblu, pijąc wodę z kibla, zakończę dzisiejszy odcinek. Jeśli się podobało, to oczywiście zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, drogi widzu, bo tak się z tobą stęskniłem. Mam nadzieję, tak jak ty się za mną stęskniłeś. Taka analogia moja właśnie jest. Dzięki bardzo, zobaczymy się już wkrótce w kolejnym odcinku serii The Long Dark.